Sądecki Park Etnograficzny w Nowym Sączu zajmuje obszar 20 hektarów. Naturalne położenie wśród łąk i zieleni drzew nad małym strumieniem sprawia, że można się tu poczuć jak w czasach, kiedy te ziemie zamieszkiwali Lachowie, Pogórzanie i górale sądeccy oraz grupy etniczne Łemków, Niemców galicyjskich i Cyganów karpackich. Ekspozycja skansenu prezentuje chronologiczne, majątkowe i społeczne zróżnicowanie kultury ludowej Sądecczyzny, a wiedzę o tradycji regionu wzbogacają tematyczne wystawy etnograficzne Izba Weselna i Maziarstwo Łemkowskie. Tradycyjny charakter ma otoczenie zagród wraz z zakomponowaniem zieleni. Na terenie skansenu odbywają się różne imprezy plenerowe, folklorystyczne i edukacyjne. Można tu też zapoznać się z dawnymi wiejskimi rzemiosłami, poznać regionalną kuchnię i podziwiać wyroby rękodzieła ludowego. Inicjatorką utworzenia Sądeckiego Parku Etnograficznego w końcu lat 60. XX wieku była dr Hanna Pieńkowska, ówczesny wojewódzki konserwator zabytków w Krakowie. Dzieło to podjęli ludzie dobrej woli i stworzyli wspaniałe miejsce lekcji historii i wypoczynku. Większość obiektów znajdujących się w skansenie została przeniesiona z różnych miejscowości. Są to oryginalne budowle, które uległyby zniszczeniu, gdyby o nie nie zadbano w porę. To nasze kulturowe dziedzictwo. I dobrze, że młode pokolenie może się tu uczyć historii. Przestrzeń skansenu została podzielona na sektory. Znajduje się tu około 80 obiektów. Nad strumieniem w północnej części skansenu posadowiono zespół obiektów tradycyjnego przemysłu ludowego, napędzanych siłą wody. Jest tu tartak, dwa młyny i folusz. Niemal wszystkie obiekty w Sądeckim Parku Etnograficznym są oryginalne. Były rozebrane w macierzystej wsi, przeniesione, zakonserwowane i na nowo zmontowane w skansenie. W pobliżu miasteczka galicyjskiego znajduje się sektor kolonistów józefińskich, zwanych Niemcami galicyjskimi. Niemieccy osadnicy przybyli z Hesji oraz Nadrenii Palatynatu. Zostali tu sprowadzeni do Galicji w latach 1781-1786 przez cesarza Józefa II na mocy jego specjalnego rozporządzenia. Emigrowali w poszukiwaniu lepszego życia. Tu dostawali ziemię z konfiskaty dóbr królewskich i klasztornych oraz ziemię rdzennej ludności Lachów Sądeckich. Kolejne pokolenia kolonistów w znacznym stopniu uległy polonizacji. Ci, którzy uważali się nadal za Niemców, zostali w 1944 roku zmuszeni przez władze hitlerowskie do emigracji na Zachód. Po nich pozostały, podobnie jak po wysiedlonych później Łemkach, nietypowa architektura budynków oraz ich układów kształtowanych odmiennie niż w sąsiednich wsiach polskich. Sektor kolonistów józefińskich składa się z rekonstrukcji trzech murowanych zagród z gołkowic dolnych z przełomu XVIII i XIX wieku. Zagroda posiada podwórze zamknięte z dwóch stron budynkiem mieszkalnym i spichlerzem, a od strony drogi wysokim murem z charakterystyczną bramą wjazdową i furtką wejściową. Na końcu ekspozycji kolonistów józefińskich
usytuowano oryginalny kościół ewangelicki z 1809 roku. Pierwotnie znajdował się on w Stadłach, następnie po II wojnie światowej został przeniesiony do Świniarska, a po pożarze w 2003 przeniesiono go do Sądeckiego Parku Etnograficznego, gdzie pełni funkcję sakralną jako zbór ewangelicki. Na terenie skansenu znajdują się zagrody chłopskie, jedno- i wielobudynkowe, przyzagrodowe wiatraki i kuźnie, przydrożne krzyże i kapliczki. Nad chłopską zabudową dominują bryły trzech XVIII-wiecznych świątyń. Jedna jest rzymskokatolicka i pochodzi z Łososiny Dolnej. Druga jest grecko-katolicka z Czarnego i protestancka ze Stadeł. W centralnym punkcie wiejskiej zabudowy usytuowano przeniesiony z Rdzawy XVII-wieczny dwór szlachecki z unikalną polichromią we wnętrzach. Jest otoczony parkiem dworskim z aleją dojazdową i uzupełniony położonym w sąsiedztwie zespołem gospodarczym. Na skraju lasu jest małe osiedle cygańskie. Grupa ta, nazywana obecnie Cyganami Karpackimi lub Romami Górskimi, często świadczyła usługi dla innych mieszkańców wsi. Bywali kowalami i muzykami, najmowali się do prac gospodarskich i robót drogowych. Trudnili się też wróżeniem. Tak wspaniałej architektury drewnianej i takiej różnorodności na próżno szukać w innych miejscach. Wybierz się, żeby zobaczyć drewniane świątynie, pałace szlacheckie i dworki, różnorodne chałupy chłopskie, bogate i biedne, kryte słomą, gontem, bielone i mszone, kuźnie, spichlerze, wiatraki, stodoły i stajnie, wszelkie zabudowania gospodarskie, a wszystko to w cudownej zielonej przestrzeni lasków, łąk i pól pełnych kwiatów i świergotu ptactwa. To prawdziwa rozkosz dla zmysłu słuchu i wzroku. Wybierz się do Nowego Sącza i przeżyj niezapomniane chwile. Zapraszamy serdecznie. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam do oglądania kolejnych filmików i subskrybowania naszego kanału.